Osoby, które wykonywały tą pracę, istniały także przed tą datą, a tak naprawdę w Polsce od 1959 roku czynności związane z usługami polegającymi na badaniu sprawozdań finansowych były realizowane przez dyplomowanych biegłych księgowych. Wszystkie praktycznie osoby, które zgłosiły chęć bycia biegłym rewidentem, mogły zostać biegłym rewidentem bez potrzeby jak gdyby potwierdzania swoich kwalifikacji. Wystarczyła deklaracja. W związku z tym tytuł zawodowy biegły rewident de facto to jest zmiana nazwy dotychczasowych biegłych, dyplomowanych biegłych księgowych. To się wszystko odbywało na takiej fali popularności samorządu w Polsce i wtedy powstawały również inne samorządy zawodowe, powstawały też nowe rozwiązania regulacyjne. I stąd, czy był potrzebny, powiem, no to jest nowa nazwa, nowa rzeczywistość, nowe wyzwania, bardziej spojrzenie na rozwiązania, które funkcjonowały w państwach Unii Europejskiej i pewnie dlatego też ten tytuł zawodowy biegły rewident. Natomiast nie postrzegajmy tego w tym sensie, że nagle ni stąd, ni zowąd pojawili się biegli rewidenci. To tak się nie odbywało. To była kontynuacja pewnych dotychczas już zastanych po prostu rozwiązań formalno-prawnych. To wszystko ewoluuje. To nigdy nie jest tak, że jesteśmy na tym samym poziomie. Różne państwa mają bardzo różne podejście do standardów. W większości przypadków jest to tak, że specyfika funkcjonowania poszczególnych gospodarek powoduje to, że trzeba dostosowywać jak gdyby wykonywanie zawodu. Oczywiście to można powiedzieć, że ten okres taki pierwszy to były rozwiązania tutaj nasze wewnętrzne, w dużej mierze oczywiście wspomagane jak gdyby doradcami, takim wspomaganiem zewnętrznym. Natomiast formalne regulacje, jak gdyby takie próba zbliżenia, można powiedzieć, do rozwiązań funkcjonujących głównie w Europie Zachodniej. Tutaj nie porównujemy się do Stanów Zjednoczonych, które mają jednak moim zdaniem trochę inne rozwiązania. No to jest chwila, kiedy Izba podejmuje decyzję dotyczącą stosowania standardów badania, czy międzynarodowych standardów badania. Powiem tak, ja sądzę, że my zatoczyliśmy koło, to jest moje zdanie. Byliśmy pod nadzorem administracji rządowej i wróciliśmy pod nadzór organizacji rządowej. To jest co prawda wydzielona organizacja, wydzielona agencja, niemniej jednak jest to instytucja rządowa. Czyli tak jak biegli rewidenci w roku 1992 wyzwolili się, w cudzysłowie, spod opieki Ministerstwa Finansów w zakresie swoich prac, tak dziś biegli rewidenci od roku ponad już podlegają bezpośrednio, ich prace podlegają bezpośredniej ocenie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Czyli zrobiliśmy takie koło. Ja zawód oceniam jako coś, co jest przede wszystkim pewnym takim atutem i powodem do dumy. I myślę, że on jest oceniany bardziej jak gdyby indywidualnie. Różne osoby mają różne podejście. Dla mnie fakt bycia biegłym rewidentem to jest fakt utożsamiania się z pewnym etosem tego zawodu, dzisiaj mogę tak powiedzieć. Natomiast patrzę też na ten zawód z punktu widzenia odbiorców naszych usług. I tu mogę mieć bardzo różne jak gdyby sygnały. Dlatego, że nie jestem, powiedzmy, tak zapatrzony, że my jesteśmy idealni. Widzę też, że trzeba jeszcze coś poprawiać, że generalnie człowiek nie jest doskonałym i w związku z tym biegli rewidenci też nie odbiegają od tego wszystkiego i że na pewno jeszcze czeka spora praca samorząd i biegłych rewidentów w tym zakresie. Myślę, że przed samorządem zawodowym jest ogromne wyzwanie. Ono dotyczy próby jak gdyby odzyskania samorządności. Ja to tak nazywam. My do 2010 roku
mieliśmy w ustawie zapis mówiący o tym, że jesteśmy niezależnym samorządem. Czyli było to w pewnym sensie odwołanie do zapisu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast od tego momentu ten zapis został jak gdyby wykreślony. W związku z tym jesteśmy samorządem zawodowym w ujęciu potocznym, ale objętym jednak ogromnym nadzorem. I myślę, że to jest jedna z istotniejszych zmian, która spowodowała to, że ten zawód wymaga ciągłego jak gdyby walczenia o swoją pozycję i że to jest jedno z głównych wyzwań, tak bym powiedział dzisiaj, dla samorządu zawodowego, plus dbanie o kandydatów, o potencjalne uzupełnienie kadr. Dlatego, że my chyba nie do końca jak gdyby robimy wszystko, żeby o to zadbać, ale na to się złożyło też bardzo wiele czynników i trzeba pamiętać o tym, że przez bardzo, bardzo wiele lat komisja egzaminacyjna, która była w strukturze samorządu zawodowego w sposób bezpośredni, decydowała o naborze kandydatów na biegłych rewidentów, decydowała o całym procesie edukacyjnym, o systemie egzaminowania i to Krajowa Rada jako organ naczelny wybierała skład tejże komisji. Od wielu, wielu lat, pomimo że komisja jest obsługiwana, użyję takiego administracyjnego określenia, przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, de facto jest to ciało powoływane bezpośrednio przez ministra finansów. I na skład komisji egzaminacyjnej Polska Izba Biegłych Rewidentów ma niewielki wpływ i tym samym też, pomimo że formalnie może wprowadzać regulacje dotyczące kwalifikacji zawodowych i potwierdza te kwalifikacje poprzez nadanie tytułu zawodowego biegły rewident, to jednak wyprowadzenie tego ciała poza jak gdyby struktury bezpośrednie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów powoduje to, że chyba nie do końca działaliśmy w taki sposób, żeby zapewnić właściwy dopływ kadr. No, na pewno jeszcze inne czynniki, takie, które były poza samą organizacją, jak postrzeganie zawodu przez środowisko, jak to, co się wokół dzieje w gospodarce, jak pojawianie się nowych specjalistów, ekspertów z różnych dziedzin, którzy przejmowali lub też wchodzili, zastępowali w wielu obszarach działalności biegłych rewidentów, też nie pozostało bez wpływu. No ale to kadry to przecież to jest nasza przyszłość. Jeżeli nie uda nam się wykształcić w sposób właściwy kadr, nie uda się wśród tych ludzi, którzy kandydują do zawodu, znaleźć takiego bodźca albo przekazać takiej myśli, że ty jesteś biegłym rewidentem i z jednej strony to jest duma, z drugiej strony ty jesteś niezależnym, ale z trzeciej strony jest też pokora i musisz pamiętać, że nigdy nie jesteś doskonały. I sam tytuł zawodowy nie załatwia całej sprawy, nie załatwia wszystkiego. Bo można mieć mnóstwo tytułów, a jednak jak nie ma takiej pokory co do wiedzy na przykład i do zmian, człowiek się zatrzymuje w czasie, no i po prostu nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom klientów. Kluczowe jest zapewnienie wsparcia dla biegłych. To jest rzecz podstawowa i jeżeli chcemy, żeby biegli rewidenci utożsamiali się z samorządem, muszą od tego samorządu czuć wsparcie. Więc to jest, dla mnie jest to kluczowa rzecz. Niezależność, ja mam bardzo specyficzne podejście do niezależności. Niezależność to jest coś, co człowiek ma w sobie jak etyka i w tym zawodzie też jest bardzo trudno być niezależnym, żeby sprawa była jasna. Jeżeli za usługę płaci mój usługodawca, to ja nie zawsze mam komfort niezależności. I to jest charakterystyczne, dlatego że ten, kto finansuje mnie, no nie chcę powiedzieć, że wywiera jakiś wpływ na mnie, ale ja pisząc wyraz X czy Y, zawsze się zastanowię, czy to nie spowoduje jakiegoś
niewłaściwego odbioru mojego stanowiska czy osoby. Oczywiście, tak jak powiedziałem, etyka i niezależność to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś jest etyczny wewnętrznie, nie na zewnątrz, to on będzie zachowywał niezależność. Natomiast proszę pamiętać o tym, że nie każdy może sobie pozwolić na komfort niezależności. Ja w ogóle jestem zwolennikiem rozwiązań, których w Polsce nie ma dzisiaj, żeby za usługi związane na przykład z rewizją finansową, mówię tylko o tej części badanie sprawozdań finansowych, to płatność była przez jakąś niezależną instytucję, na przykład przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, na przykład, że takie rozwiązanie mogłoby być stosowane. Wtedy ten, który wykonuje usługę, nie ma bezpośredniego takiego zderzenia, nie musi się martwić, czy klient po prostu zapłaci, czy nie zapłaci. Są jasne reguły. Klient musi wpłacić do pewnej instytucji określone środki. Ja podam jako przykład tylko Polską Izbę Biegłych Rewidentów. I ta instytucja po prostu przekazuje te środki biegłemu rewidentowi. To nie kłóci się z procedurami przetargowymi. To jest oczywiście możliwe do wykonania. Natomiast to zawsze będzie się spotykało z pewnym oporem przedsiębiorców. No, że my po prostu jak gdyby nie mamy prawa wyboru albo jesteśmy tak ograniczeni, jeżeli chodzi o prawo wyboru. No, ale też trzeba patrzeć na drugą stronę. To jest specyficzna usługa. Usługa, która de facto nie powinna być realizowana dla podmiotu, dla którego świadczymy usługi. Żeby się samorządził. Nie mówię, że ma być w ogóle niekontrolowany, bo to nie o to chodzi, ale żeby w sprawach, które dotyczą jego członków, samorząd mógł sam decydować. W związku z tym złym jest rozwiązaniem, jeżeli członkowie samorządu nie są oceniani przez samorząd, tylko są oceniani przez instytucję zewnętrzną. To jest rozwiązanie niewłaściwe, dlatego że w ten sposób marginalizuje się rolę samorządu. Jeżeli ja jako biegły rewident, wykonujący zawód biegłego rewidenta dzisiaj, patrzę na pozycję agencji rządowej i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, to dla mnie jako biegłego rewidenta ważniejsza jest pozycja agencji rządowej, bo to agencja rządowa oceni mnie, czy ja coś dobrze zrobiłem. To agencja rządowa może nałożyć na mnie karę, to agencja rządowa może zakazać mi wykonywania zawodu. Samorząd w zasadzie nic nie może. Jego możliwości dziś są bardzo ograniczone. Nawet próba regulacji formalnych jest przecież uzależniona od agencji rządowej. Nie możemy po prostu powiedzieć, że chcielibyśmy takie i takie rozwiązanie, nawet jeżeli to rozwiązanie jest bardzo słuszne. Bo my jako organizacja, jako członkowie z tego zawodu lepiej powinniśmy rozumieć, w jaki sposób należy zawód wykonywać. Natomiast ktoś z zewnątrz, kto nie wykonywał tego zawodu, nigdy na przykład, nie będzie rozumiał jak gdyby specyfiki wykonywania zawodu. Ja mogę oceniać, że lekarz mnie źle zbadał, prawda, czy źle wykonał operację, ale ja naprawdę nie do końca będę wiedział, czy ta moja ocena jest słuszna, bo ja się na tym nie znam. I nie może być tak, że osoby, które nie znają jak gdyby takiej strony praktycznej wykonywania tego zawodu, nie do końca rozumieją, co jest w ogóle celem zawodu, oceniają członków naszego samorządu. Oczywiście zawsze powinna być tak zwana kolejna instancja, ale pierwszą instancją oceniającą powinien być samorząd. To osoby, które w tym samorządzie są, powinny dokonywać takiej oceny. Jest inaczej. Przez wiele lat było tak, że samorząd oceniał swoich członków, dzisiaj ich nie ocenia. Proszę też pamiętać, ja tu wyraźnie chcę podkreślić, że ja rozdzielam pracę firmy audytorskiej czy podmiotu gospodarczego od pracy biegłego rewidenta, osoby fizycznej, będącej członkiem samorządu. Ja nie roszczę sobie żadnych uprawnień do oceny funkcjonowania firm audytorskich. To jest podmiot gospodarczy niezależny, nie jest naszym członkiem, jest od nas niezależny, poza faktami pewnych regulacji formalnych. Natomiast członkowie samorządu to powinni być uzależni od nas. Jeżeli my chcemy, żeby jakość tej usługi była właściwa i żeby samorząd zawodowy biegłych rewidentów był postrzegany jako
odpowiedzialny i kompetentny, no to kto ma po prostu korygować gdy pracę członków samorządu, jak nie sam samorząd? Mając swoje lata, oczywiście myślę optymistycznie nawet. Bo dzisiaj mógłbym powiedzieć, że w zasadzie ja jestem już po tych wszystkich kolejach losu związanych z samorządem, ale myślę, że biegli rewidenci mają szansę wybicia się na niezależność i posiadania własnej pozycji w środowisku gospodarczym, nie? Bo to jest ważne. Nie jest ważne, jak postrzegają nas księgowi, nie jest ważne, jak postrzegają nas ekonomiczni. Ważne jest, jak postrzegają nas ci, którzy mają kasę na rynku, bo od nich zależymy. I żeby to mogło nastąpić, no potrzebne są pewne działania. Niestety to są trudne działania i pewnie będą wymagały czasu, ale ja myślę, że wszystko się jeszcze zmieni i że ta rola samorządu będzie wzrastać. A wszystko zależy też od członków. Samorząd jest taki, jak jego członkowie. Jeżeli członkowie będą utożsamiali się z samorządem, będzie ok. Jeżeli członkowie będą traktowali samorząd jako obowiązek, a jest w Polsce obowiązek, prawda? No to nie do końca tak będzie. I dla mnie obowiązkowa przynależność we współczesnym okresie czasu jest też już przeżytkiem. To się sprawdziło i potwierdziło się w wielu państwach. Swoboda jakby przynależności członków zawodu jest zróżnicowana. Możesz wybierać. W Polsce takiego wyboru nie masz. Więc musisz należeć tylko i wyłącznie do jednej organizacji. Nie masz jakby alternatywnego wyboru. Myślę, że to jest rozwiązanie troszeczkę już niewspółczesne i że pewnie to jest jedno z wyzwań trudnych, ale odważnych, bo i tak wygrają najlepsi. Jeśli my nie będziemy potrafili stworzyć takich warunków, żeby ludzie utożsamiali się z samorządem zawodowym, no to ci ludzie będą odchodzić po prostu z samorządu zawodowego. Musimy pamiętać o tym, że mamy tylko połowę osób, które wykonują zawód biegłego rewidenta fizycznie, czy wykonują czynności rewizyjne, gdzie istnieje obowiązek bycia członkiem samorządu. Ale ta druga połowa, to ona takiego obowiązku nie ma. Im samorząd będzie się mniej troszczył o nich, im ci ludzie będą mniej zżyci z samorządem, tym z czasem będą odchodzić do tego samorządu. To jest takie niebezpieczeństwo, to jest też wyzwanie dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, jak postępować, w jaki sposób zachęcić albo pokazać, że tu jest właśnie twoje miejsce. Nie dlatego, że musisz tutaj być, ale dlatego, że powinnaś i chcesz tu być. Trudne, ale do zrealizowania wszystko.